dzisiaj obchodzimy Dzień Judaizmu. Zapytamy Polaków, jaki mają stosunek do tej religii i jej wyznawców. Ja generalnie nic nie mam do judaizmu, ale w ogóle jestem przeciwny jakiejkolwiek religii, więc judaizm też mi nie przeszkadza, bo nie jestem katolikiem. Nie jestem, nieuprzedzona jestem do tej wiary. Nie mam do tych ludzi nic. Jeśli chodzi o religię katolicką, to też ona jest żydowska, bo Pan Jezus był Żydem. Powiedzmy obojętnie, jestem chrześcijaninem, także katolikiem. Nie przeszkadza mi. Nie przeszkadzają mi zupełnie jak inne rasy i etniczne, zupełnie neutralny. Traktuję ich jak Polaków. A myśli Pan, że kiedyś było inaczej? Myślę, że tak. To się bierze nawet, można posłuchać ludzi starszych, nawet też młodych. Przezwisko Żyd jest traktowane jako coś obraźliwego. Młode pokolenie ma inny do tego stosunek, że tak bardziej tolerancyjnie są młodzi. Bierze się to przede wszystkim z takiej globalizacji. No, nie jesteśmy zamknięci tylko na Polskę, prawda? Tylko bardziej otwarci na cały świat. No ja mam przyjaciela Żyda, jakoś mi to nie przeszkadza, tak, jego wiara, więc to nie jest mój problem. A widzicie, że ktoś ma z tym problem dookoła was? No niestety tak, lecą kawały typu Żydzie, idź po gruz, albo takie tam. Tak, właśnie. Jak myślicie, skąd się to bierze? Z rasizmu. Z rasizmu? I nietolerancji przede wszystkim. No ale właśnie skąd ta nietolerancja się bierze? Może z naszej niewiedzy? Możliwe. No nie znają się, no to się wypowiadają, a potem wychodzą jakieś tam protesty, Boże, nie chcemy Żydów. Żydzi mnie nie interesuje. Ale czy ma pan pozytywny stosunek do nich? Negatywny, bo Żydzi z Polski. Ale proszę pana, może pan się na chwilkę zatrzymać? To jest naród, który ma złoto w swoim ręku, na całym świecie i oni rządzą światem. No szczerze mówiąc, to tak jak na te czasy, co są, to raczej większość ludzi zdążyła się przekonać w sprawie judaizmu, że raczej po prostu więcej ludzi już wierzy w to. Większa tolerancja. Tolerancja większa taka w stosunku do żydostwa. Jaki jest pana stosunek do Żydów? Dzisiaj obchodzimy Dzień Judaizmu. Jaki jest pana stosunek do Żydów i w ogóle do tej religii? Nie mam. Oj, to ciężkie pytanie. No, pozytywny czy bardziej negatywny? Wszystko mi jedno. Nie jestem tam jakiś rasista. Dla mnie to są tak samo ludzie, dobrzy i źli, i u nas są dobrzy i źli, i tam są dobrzy i źli. Papież nasz, Paweł... Drugi, no to on zjednoczył te wszystkie wiary. Także judaizm też jest wiarą, tak jak i wszystkie wiary zjednoczone. Stosunek? Tak. Myślę, że bardzo dobry, nie ma co generalnie jakoś szufladkować ludzi w sposób, w co wierzą. Ale myśli pan, że kiedyś było inaczej, że z pokolenia na pokolenie to się jakoś zmienia? Myślę, że już się zacierają te różnice jednak. Myślę, że podczas wojny było to troszeczkę bardziej piętnowane, szczególnie w naszym kraju. Raczej kiedyś była większa może tolerancja, bo mi się wydaje, to co babcia mówiła, to raczej dawniej starsi... Dawniej ludzie, no teraz babcia ile by miała ze 120 lat, 118? No wie pani, no tak jak do każdego, jak człowiek do człowieka, no. Nie ma żadnego znaczenia, żadnej różnicy. Nawet się interesuję trochę tam, czytam literaturę o kulturze żydowskiej. To może właśnie stąd ta tolerancja? No nie wiem skąd. No, u mnie nigdy nie w rodzinie nie było jakiegoś tam wrogiego nastawienia i taki zdziwiony jestem, że tak tutaj w Polsce się po prostu nagłaśnia sprawę jakiejś tam nietolerancji. No ja w każdym społeczeństwie. No. Miałem profesora Krajewskiego, to był pochodzenia żydowskiego i dowiedziałem się, to był wykładowca z filozofii marksistowskiej, ale takiego człowieka to rzadko spotkać można. Miałem kolegę również w pracy. Okazało się, że był pochodzenia żydowskiego. Najlepsi moi przyjaciele to byli. A tak dookoła też widzi pan taką tolerancję? Nie. No niestety ci, którzy tam słuchają Radia Maryja i tak dalej, to towarzystwo to jest przeciwko Żydom. No to Żydzi wszystkiemu są w Polsce winni, jeśli coś się złego dzieje. Duża część społeczeństwa jest mocno uprzedzona. Bo Polacy są bardzo tolerancyjni, tak mi się wydaje. My jesteśmy narodem bardzo tolerancyjnym. No Polacy są trochę przeciwko nim, ale każdy ma swoją wiarę i każdy powinien być tolerancyjny. Zdarzają się czasem takie jakieś głęboko zakodowane sformułowania typu znaczy takie niezbyt pozytywne wyrażenia. Parch na przykład, jako określenie na tych, którzy siedzą u władzy.
zdzierają z nas na przykład, ale to są jakieś sporadyczne przypadki. Jest mniejszość, która ma uprzedzenia. A skąd te uprzedzenia? Z niewiedzy? No, najczęściej to z ignorancji, a po drugie z tradycji. Że no jest, niestety jest trochę w Polsce tych antysemitów, co zrobimy, no. Nie lubią Murzynów też, prawda? No są tacy ludzie w każdej społeczności, także i w naszej, no ale nie jest tak źle. No.